przeszczepów rodzinnych w Polsce jest raptem 5%, a w zachodniej Europie 35% czy nawet prawie 50% w Skandynawii. Statystyka w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o przeszczepy rodzinne, wynika przede wszystkim z braku świadomości. Bardzo często ludzie, którzy mają chorego w rodzinie, nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą pomóc, oddając nerkę czy kawałek wątroby. Mówiąc szczerze, zanim dowiedziałem się o chorobie dziecka w 2006 roku, nic nie wiedziałem na temat przeszczepów, na temat transplantologii. I w 2007 roku oddałem nerkę, zobaczyłem problemy transplantologii jakby od środka i wtedy też zaangażowałem się w promocję na rzecz podnoszenia świadomości właśnie poprzez takie imprezy jak Bieg po Nowe Życie, która ta impreza jest bardzo wesoła impreza, bo to nie jest na temat choroby, to jest na temat powrotu do zdrowia, do normalnego życia. Pokazuje ludziom, że zarówno dawcy, jak i biorcy organów wracają do normalnego życia, uprawiają sport, czasem naprawdę bardzo intensywnie.